Bardziej boję się tego, co ciągle odnosi porażki, niż tego, który ciągle osiąga sukces. Witam. Więc no, być może mało osób to zrozumie, ale ogólnie łatwiej jest pokonać osobę, która odnosi sukces, niż osobę, która ciągle przegrywa. Jak to się ma przykładowo do podchodzenia do dziewczyn? No, bardzo prosto. Wyobraź sobie, że podchodzisz do dziewczyny, nigdy w życiu nie zagadałeś. Nigdy w życiu nie zagadałeś do dziewczyny i po prostu jesteś pełen strachu, pełen obaw i to cię też hamuje przed tym, żeby zagadać. No bo niektórzy nie są w stanie zaakceptować tego, że ktoś może ich olać, bo mają wysoką pozycję w społeczeństwie, pieniądze, wygląd i inne gdzieś tam bzdury tego świata, mają wysokie mniemanie o sobie i nagle podchodzą do jakiejś, no nazwijmy ją zwykłej, ładnej dziewczyny i nagle spotkanie z rzeczywistością. Laska go olała. No jak to? Przecież mam złoty zegarek, przecież w portfelu mam 10 tysięcy dolarów, przecież mam super auto, nikt takiego nie ma, mam wielki dom, jak ona mogła mi olać? I podchodzi taki, ale ja mam wielki dom, wielkie auto, mam hajs, a ona mówi, mam gdzieś twój hajs, spadaj. Bum. I czasem jest tak, że taka osoba przestaje podchodzić. Przestaje podchodzić. Zamyka się w sobie. Ile takich osób znasz? Pewnie masa. Albo mamy osobę, która gdzieś tam wyrywa laski. Wow, jedna, druga, sukces, super fajnie. Podjeżdża autem, laski piszczą. No i przykładowo podchodzi do dziewczyny, która go olała. No i w tym momencie, no, ta sama sytuacja. No jak to? No przecież wszystkie super do mnie reagowały. Jak to? Dlaczego tak się dzieje? No i czasem jest tak, że taka osoba przestaje. Ciężko mu jest się pozbierać. Osobie, która ciągle wygrywa, bardzo ciężko jest się pozbierać po porażce. Czasem jest tak, że nigdy nie dochodzi do siebie taka osoba. I to czasem widać, jak ktoś przykładowo przez całe życie nie podrywał dziewczyn i nagle gdzieś tam związał się z jedną dziewczyną, związek, liceum, technikum, wow, 10 lat razem i nagle dziewczyna go zostawia. Przecież on wszystko robił super, zarabiał i tak dalej. Dziewczyna miała po prostu wszystko, wszystko jej zapewniał, po prostu wszystko. Złote klamki, w mleku się kąpała i tak dalej, a ona go zostawiła. No i czasem taka osoba nie może się pozbierać. Nienawidzi wszystkie kobiety, przestaje podchodzić, no nie, no i stwierdza, że lepiej mu być samemu, bo zna kobiety, bla 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 i tak dalej. I już praktycznie do końca życia jest sam. Ile takich osób znasz? Być może wujek, ojciec i tak dalej siedzą sami, no nie, już nie potrafią. No właśnie, bo gdzieś tam myśleli, że no, sukces będzie zawsze, no nie? I teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że taka osoba, to ja mogę nazwać się taką osobą, która w życiu tyle razy dostała porażkę, że mnie to już nie rusza. Mnie to naprawdę nie rusza. Ja czasem idę do dziewczyny i sobie się ciekawie, jak mnie oleje, no nie? Mam chłopaka, ja wybucham śmiechem, no nie? Naprawdę, i w ogóle mnie to nie rusza. Ja po prostu podchodzę do dziewczyny i ona mnie oleje, ja w ogóle nic nie czuję. Rozumiecie? Nic. Nic. W ogóle mam pustkę w głowie, nic. Nawet jeśli była super hot, po prostu top, że każdy o takiej dziewczynie marzy, że po prostu nie jeden to by latał, prosił i tak dalej, a ja nie. Okej, spoko. Czasem jest tak, że za chwilę idę i jest jeszcze lepsza.
Czasem jest tak, że zagaduję do dziewczyny, ta mnie oleje, a po drugiej stronie chodnika patrzy, idzie już następna i mnie nie interesuje, czy ona mnie widziała, że zagadywałem, no to idę do niej. I nie interesuje mnie to, czy mnie oleje. Będę się martwił dopiero jak przykładowo zatrzyma się i będzie gadał, o, to wtedy o spoko, no nie? Naprawdę, nie rusza mnie to. Nie ruszę. Dla mnie upadek to jest po prostu wstaję, otrzepuję się, bum. I lecę dalej, no nie? W ogóle zero w ogóle myśli. Negatywnych ani nic. Naprawdę. Czasem miałem tak, że zagadałem chyba do 7-8 dziewczyn. Wszystkie mnie olały, no nie? Wszystkie. Jadę, idzie super hot laska, no nie? I podchodzę. Cześć, cześć, no nie? Dała numer, spotkałaś. W momencie, gdybym się zablokował, że nie, ja już nie zagaduję, nie, no to koniec, no nie, to gdybym ją zobaczył, no to powiem ci, bym do niej nie zagadał. Ale ja to ulewam, naprawdę. Naprawdę mam to totalnie gdzieś, po prostu w ogóle mnie to nie rusza i to jest recepta na sukces, no nie? Naprawdę. Gorzej mi jest podchodzić, gdy odnoszę ciągle sukces. Powiem szczerze, że wtedy jest gorzej, bo wtedy sobie tak, o, podchodzę do jednej, no jest. Podchodzę do drugiej, no jest. Podchodzę do trzeciej, no jest. No i kurde, 5-6 numerów w telefonie. Dzwonię, jedna, okej, dobra, możemy się spotkać. Dzwonię do następnej, okej, możemy. No i zaraz cały tydzień zapełniony. Nic, tylko codziennie spotykam się z inną. Czekam, aż jakaś odmówi. Czekam, jak jakaś odmówi, żebym ja po prostu miał czas na zagadywanie. No bo najgorsze w tym wszystkim jest to, że jeśli przykładowo zaczynam codziennie spotykać się z jakąś dziewczyną, no to nie ma za bardzo czasu na podchodzenie, no nie? No a czasem idę na spotkanie i nic fajnego nie widzę. Do tego zaczyna się tak, że później 2 tygodnie nie podchodzę, no i później już jest troszkę, jakby to powiedzieć, ciężej, no nie? Ciężej, bo to jest tak, jakbyś był na siłowni. Jeśli robisz sobie przerwę, no to efekty no, spadają, no nie? Dlatego też muszę o tym pamiętać, żeby nie robić sobie długich przerw, no nie? I nieważne, czasem mówię, nawet taki na spotkanie zagadam tylko po to, żeby dziewczyna mnie olała, żeby po prostu nie wypadać z tej gry, no nie? Ale naprawdę nic mnie nie rusza. Nic mnie nie rusza. I zazwyczaj ci, którzy mają gdzieś tam problemy z dziewczynami, to tak naprawdę zbyt często odnosili sukces, no nie? Zbyt często. Bo gdyby taka osoba 100 razy dostała olewkę, to już go by to nie ruszało. To tak jak przykładowo, nie wiem czy wy to widzicie, są jacyś takie żule czy ktoś i stoją gdzieś tam na parkingach, proszą o parę złotych, no nie? I oni już po prostu, ludzie, niektórzy ich wyzywają, ale ich to w ogóle nie rusza. Oni i tak dalej tam stoją. No chyba, że ktoś ich gdzieś tam zgarnie, przyjadę, gdzie straż wiejska i tak dalej, no nie? Ale oni idą w inne miejsce. I niektórym się to podoba, nie podoba, ale oni zawsze będą. Oni zawsze są. I oni mają to totalnie gdzieś. On podejdzie do 10 osób, do 100 osób, 99 powie, że nie mam, idź stąd, nie mam, a podejdzie do 100. osoby, pójdzie do bankomatu, da mu 100, 500 i będzie zadowolony. Naprawdę. Wiem, bo czasem jak wyrywałem gdzieś tam laski, jakiś żul do mnie podszedł, dałem mu hajsik, pogadaliśmy i mi opowiadał fajne historie, no nie? Mówi, że kiedyś jakaś dziewczyna szła, podeszła, pogadał z nią, poszła do bankomatu, 100 mu dała, no nie. Mówi, dużo, no nie. Dobrze, dobrze im jest, że tak powiem, że nie muszą iść do pracy, mają dobre dochody, no nie, jak dobra miejscówka i tak dalej. No, no to mówię, ale oni po prostu już tyle odnieśli porażek, że już tak naprawdę, no, nic w ogóle, nic tego nie czują, nic. Zero, pustka. Ja mam tak samo. Właśnie taki pan Andrzej Żul mnie zainspirował, no nie? Kiedyś. Posiedziałem, pogadałem, no powiem, że jestem spoko gościu, no nie? I tak dalej, ale mnie zainspirował, no nie? I naprawdę. Też działam, działam, a to, czy ktoś se mówi, że komuś się to podoba, czy nie, to mam to totalnie gdzieś. Efekty są. I to jest najważniejsze, nie? A porażki? Porażki zawsze będą. Nawet jak będę, nie wiem, mistrzem świata czy coś, zawsze będą porażki.
Zawsze będą porażki, no i trzeba to zaakceptować. Dlatego, jeśli na przykład boisz się zadzwonić do dziewczyny, idziesz na spotkanie, boisz się ją pocałować, boisz się zabrać dziewczynę na seks, boisz się gdzieś tam z dziewczyną w parku coś zrobić, no nie, ściągnąć i ją ostro wystukać gdzieś tam, to znaczy, że za mało tych akcji w życiu miałeś i powiem ci, no jeszcze długa droga przed tobą, no nie. Za mało, jakby to powiedzieć, po ryju dostałeś, no nie, od dziewczyny, żeby się tym po prostu przejmować. Za mało gdzieś tam dziewczyna ci jakąś wiązankę puściła i tak. No u mnie już jest tak, że zazwyczaj nawet mnie to nie rusza, no nie, to co dziewczyna tam mówi, no nie, że nie, nie możesz tego robić, nie możesz przekraczać mojej strefy, bla, bla, bla. I mówię, dobra, da, idę, całuję. Nie, nie, już się z tą więcej nie spotkam, spoko. Naprawdę, to jest takie proste. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.